10 zaginionych obrazów. Francis Bacon. W ciągu 25 lat od zaginięcia obrazu Luciana Freuda nie było żadnych wiadomości, a zaginął w 1988 roku. Taka cisza nie jest typowa dla porywaczy dzieł, którzy najczęściej dostarczają informacje o płótnie w celu otrzymania pieniędzy. Po zaginięciu obrazu Lucian Freud napisał własną wersję plakatu Wanted na wzór amerykańskich westernów, oferując nagrodę za dzieło w wysokości 300 tysięcy marek niemieckich, ale nawet ten krok był nieskuteczny. Przyjmuje się, że obraz był skradziony przez jednego z fanów malarstwa Bacona podczas wystawy w Galerii Narodowej w Berlinie. Burza na Jeziorze Galilejskim. Obraz Rembrandta, datowany na rok 1633. Dzieło jest sygnowane Rembrandt F1633. Dzieło zostało sprzedane w 1892 roku. Odtąd dzieło było eksponowane w zbiorach Isabella Gardner Museum w Bostonie, skąd zostało skradzione 18 marca 1990 roku wraz z 12 innymi dziełami sztuki, w tym innymi dwoma dziełami Rembrandta. Złodzieje przebrali się za oficerów policji, zachowała się jedynie rama obrazu, podobnie jak w pozostałych przypadkach. Zważając wolę Isabeli Gardner, która nakazała, aby ekspozycja muzealna nigdy nie była zmieniana, zachowane resztki obrazów są prezentowane w pierwotnym miejscu. Obraz do dziś pozostaje nieodnaleziony. Nagroda za wskazanie miejsca pobytu tego obrazu to 3 miliony funtów. Gołąb z zielonym groszkiem, czyli obraz Pablo Picasso, który zaginął w 2010 roku. Mało prawdopodobne jest, że to płótno Pablo Picasso kiedykolwiek pojawi się w muzeum. Wkrótce po kradzieży tego obrazu z paryskiego Muzeum d'Art Moderne de la Ville, złodziej wrzucił go do śmietnika, który został opróżniony, zanim policja zdążyła dowiedzieć się o jego zawartości. Jeśli jednak praca nie została zniszczona, to gdzieś mieszka jej bardzo bogaty właściciel. Na aukcji obraz wyceniano nawet na 20 milionów funtów. Głowa Arlekina. Ponownie obraz Pablo Picasso, który zaginął w październiku 2012 roku. Dzieło Głowa Arlekina zostało skradzione podczas włamania do galerii Kunsthal w Rotterdamie w 2012 roku. W trakcie tego rabunku zaginęły również wybitne dzieła Moneta czy Luciana Freuda. Trzech rumuńskich podejrzanych aresztowano w styczniu 2013 roku, ale obrazy nie zostały znalezione. Natomiast matka jednego z podejrzanych powiedziała policji, że spaliła wszystkie skradzione dzieła w piecu, próbując ratować syna. Nadal jednak nie ustalono, czy resztki obrazów naprawdę były w popiele. Ołtarz gandawski. Złożony paliptyk tablicowy dużych rozmiarów, który początkowo był umieszczony w kaplicy w katedrze świętego Bawona w Gandawie, ale później ze względu bezpieczeństwa przeniesiono go w inne miejsce katedry. Zamówiony przez zamożnego kupca i finansistę, wykonany w 1432 roku. Głównym tematem dzieła jest odkupienie ludzkości przez ofiarę Chrystusa. Otóż po bokach widzimy grupy ludzi. Dwie tablice po lewej pokazują sędziów sprawiedliwych i rycerzy Chrystusa. Po prawej widać pustelników i pielgrzymów, pośród których stoi święty Krzysztof, patron podróżników. Zewnętrzna lewa tablica, czyli sędziowie sprawiedliwi, została skradziona w 1934 roku. Mimo że kilku ludzi twierdziło, że zna miejsce ukrycia obrazu, nigdy nie został on odzyskany i uważa się, że uległ zniszczeniu. W 1945 roku został zastąpiony kopią w wykonaniu Hefa van der Weckena. Widok Owe Sozua, który zaginął w 2000 roku. Podczas gdy cały świat szykował się do świętowania milenium 2000, złodziej wszedł do Ashmolean Museum w Oxfordzie i sprawił sobie luksusowy prezent na święta. Ukradł obraz Widok Owe Sozua. Nie ma do dziś żadnej informacji o ewentualnym miejscu, gdzie mógłby znajdować się obraz. Portret młodzieńca. Obraz na desce namalowany prawdopodobnie w pierwszym dwudziestoleciu XVI wieku przez Rafaela Santi. Nie jest sygnowany. W pierwszych latach XIX wieku został zakupiony przez rodzinę Czartoryskich i wszedł w skład ich zbiorów, a następnie znajdował się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
W wyniku nieznanej bliżej okoliczności, być może jako podarek Hitlera, obraz trafił w ręce Hansa Franka i przez pozostały czas wojny prawdopodobnie znajdował się w jego rezydencji na Wawelu. Uciekając z Krakowa przed ofensywą radziecką, Frank polecił wywieźć dzieła do Niemiec. Jego pełnomocnik do spraw sztuki miał rzekomo pomylić portret młodzieńca z innym dziełem, co w efekcie doprowadziło do jego zaginięcia. Po wojnie obrazu nie odnaleziono i nie wiadomo, co się z nim stało. Pojawiające się informacje o możliwym istnieniu obrazu w jednej z zagranicznych kolekcji nie zostały nigdy potwierdzone. Najnowsze informacje o możliwym odnalezieniu obrazu pochodzą od profesora Wojciecha Kowalskiego, pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw restytucji dóbr kultury, który 1 sierpnia 2012 roku powiedział, że obraz nie został zniszczony i zostanie odzyskany. Informacje te zostały jednak później zdementowane. W Muzeum Czartoryskich koło Damy z Łasiczką wisi pusta rama po portrecie młodzieńca z jego fotograficzną reprodukcją. Umowa o przejęciu przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich, podpisana w 2016 roku, obejmuje także ewentualne roszczenia związane z możliwym odzyskaniem w przyszłości około 840 dzieł sztuki uznawanych za zaginione, w tym także portretu młodzieńca. Pokłon pasterzy ze świętym Wawrzyńcem i Franciszkiem. Autor Caravaggio. W 1969 roku z oratorium San Lorenzo w Palermo zniknął obraz ręki Caravaggia. Podejrzenie padło na sycylijską mafię, ale przez długi czas nie było informacji ani o organizatorach, ani o ewentualnym miejscu pobytu obrazu. W 2009 roku były zabójca podczas przesłuchania opowiedział własną wersję smutnego losu płótna. Według niego obraz zbyt długo leżał w stodole, gdzie był po trochu zjadany przez szczury i świnie. Później nowi właściciele już uszkodzonego obrazu po prostu go spalili. Kongregacja opuszczająca kościół reformowany w Nuen. Otóż obraz zaginął w 2002 roku, a nagroda za jego odnalezienie to 870 tysięcy funtów. Kongregacja opuszczająca kościół reformowany w Nuen jest to jeden z dwóch obrazów skradzionych w 2002 roku z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Złodzieje włamali się do budynku przez dach i zdążyli w kilka minut ukraść właśnie ten obraz oraz widok na morze w Scheveningen. Prace wycenione są na 25 milionów funtów. W 2003 roku policja aresztowała przestępców, ale obrazy Van Gogha nie zostały znalezione. Koncert. Obraz Jana Vermeera datowany na lata 1658-1664. Płótno nie jest sygnowane. Obraz został nabyty w 1892 roku przez Izabelę Stuart Gardner na licytacji spadku. Eksponowany był w Izabela Gardner Museum w Bostonie, skąd został skradziony 18 marca 1990 roku wraz z 12 innymi dziełami sztuki. O jednym wspominałem już dziś, mam na myśli dzieło Rembrandta. Obraz do dziś pozostaje nieodnaleziony. Płótno przedstawia scenę w bogatym wnętrzu rozgrywającej się w pewnej odległości od widza. Pomieszczenie z oknem z lewej strony ma podłogę wyłożoną biało-czarną posadzką. Na pierwszym planie widoczny jest fragment stołu z tkaniną. Pod ścianą rozgrywa się tytułowa scena koncert. Na klawesynie gra młoda kobieta siedząca bokiem do patrzącego. Dziewczynie akompaniuje lutnista, którego widać tylko plecy. Trzecia z postaci śpiewa na stojąco. Za nimi na ścianie zawieszone są dwa obrazy. Ten z prawej to kuplerka, która była własnością teściowej Vermeera, a która prawdopodobnie zainspirowała malarza do stworzenia płótna u stręczycielki. Oprócz koncertu obraz ten pojawił się także w dziewczynie siedzącej przy klawesynie. Otóż jak to wyglądało z kradzieżą tych obrazów z owego muzeum? Miało to miejsce 18 marca 1990 roku. Dwaj uzbrojeni złodzieje, udający policjantów, uzyskali dostęp do wnętrz. Obecny na służbie nocnej strażnik złamał protokół, umożliwiając im przejście przez drzwi bezpieczeństwa.
Złodzieje ukradli wówczas 13 dzieł o łącznej wartości 350 milionów funtów, czyli 500 milionów dolarów. Było to największa i najbardziej zuchwała kradzież w historii Stanów Zjednoczonych. Po 25 latach policja wpadła na trop złodziei, aresztując niejakiego Roberta Gentil, który miał być zamieszany w kradzież. Ten jednak odmówił składania zeznań, utrzymując, że z kradzieżą nie ma nic wspólnego. Badanie wariografem wykazało jednak, że nie mówił prawdy. W 2013 roku FBI postanowiło go zastraszyć, posyłając go na rok do więzienia za posiadanie broni i narkotyków. Po odbyciu kary przestępca ten powrócił do swoich przestępczych przyzwyczajeń i nadal interesował się skradzionymi obrazami. Sam obraz koncert jest najdroższym, skradzionym, nieodnalezionym obrazem w historii. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.